populacja osób powyżej 65 roku życia rośnie bardzo szybko. Jesteśmy trzecim krajem wśród krajów Europy, który starzeje się najszybciej. Dodatkowo ważne jest, że w tej populacji osób powyżej 65 roku najszybciej zwiększa się populacja osób, które ukończyły 80 rok życia. W tej chwili to jest około 1/5 Polaków, a w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat to będzie 1/4. Badania pokazują, że tak naprawdę większość osób starszych czuje się w jakiś sposób źle traktowanych, czasami ordynarnie wręcz, w sytuacjach codziennych. W czasie wizyty w sklepie, aptece, urzędzie, w innych miejscach. Ale jest też inne ciekawe badania, które warto zwrócić uwagę. Mianowicie takie, że 42% wszystkich ankietowanych ludzi w różnym wieku spotkało się z tym, że seniorzy są źle traktowani. To znaczy, że opinie seniorów nie są opiniami nad wyrost. To znaczy, że bardzo wielu spośród nas widzi rzeczywiście na co dzień to, że seniorów spotyka po prostu jakieś przykre zachowanie ze strony ludzi, którzy nie rozumieją na przykład tego, że osoba stojąca w kasie tak długo wylicza pieniądze, bo nie może tego zrobić szybciej. To nie jest kaprys, to jest niestety konsekwencja tego, że starzejemy się po prostu w wymiarze fizycznym oraz psychologicznym.